jak z tego zrobiliśmy nasze piękne mieszkanie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, przeprowadziliśmy się z Warszawy, wszystko nam cudem weszło do jednego samochodu i pierwsze co zrobiłam to pranie, gruntowne pranie. Przez przypadek zamknęłam kota, nie popełnijcie mojego błędu, bo kot będzie straumatyzowany, żartuję. Następnie kupiliśmy troszeczkę mebli z IKEA i widzicie te starte ubrań, trzeba było to jakoś posortować. Bardzo dużo rzeczy odłożyłam, nie wiem jeszcze co z tym zrobię, może oddam, może sprzedam. I organizacja wszystkiego w piękne koszyczki. Mój mąż zajął się skręcaniem komody, bo ja tego nie potrafiłabym zrobić, od tego są mężczyźni, a ja jestem od sprzątania, jak tu widzicie. Haha. Okej. I tutaj już widzicie w sumie gotowe mieszkanie. Uwielbiamy te kanapy, bardzo nam się podoba widok z okna na naturę. Nie mieliśmy tego w Warszawie, było bardzo głośno, tutaj jest cichutko na szczęście. Mieszkanie jest też większe, co nam bardzo odpowiada. I tutaj witryna. Ta witryna pozwoliła sprawić, że to mieszkanie czuje się bardziej nasze, przez nasze zdjęcia, nasze książki, które czytamy. Tutaj widzicie zdjęcia ze ślubu, tutaj cywilnego, tutaj ze świątynnego. Obraz Pana Jezusa, świeczki, oczywiście nie mogło ich zabraknąć. Moje obrazy, muszę jeszcze pomyśleć, gdzie może je przywieszę. I dalej kuchnia. Typowe rzeczy, mamy dosyć mało jeszcze naczyń, ale to wszystko w swoim czasie. A chociaż mamy dużo sztućców, bo dostaliśmy w prezencie na ślub. Okej, z kuchni przechodzimy do korytarza z szafą i do łazienki. Łazienka bardzo nam się również podoba. Ja bardzo lubię to światło do makijażu, jest ono idealne i oczywiście dosyć dużo miejsca na wszystko. Kolejne świeczki, nie mogę ich zabraknąć i przechodzimy do sypialni. To łóżko jest też większe niż mieliśmy w Warszawie, jest to king size. Oczywiście złożona komoda przez męża i śpiąca kicia, bo kot nic nie robi, tylko śpi. Zazwyczaj. Tutaj widzicie toaletkę, która w sumie nam służy teraz jako biurko, bo maluje się w łazience. Kolejny widoczek z okna. I to jest widok z łóżka na komodę oraz moje sukienki. I tak wygląda jeszcze raz salon oraz jadalnia z kuchnią. To jest ulubione miejsce Milusi. Bardzo dużo ptaków jest na tych drzewach. Więc dajcie znać, jak podoba Wam się nasze mieszkanie. Nam bardzo się podoba i powoli się tu urządzamy. Miłego dnia!